Mimo że 2020 rok pod wieloma względami był trudnym czasem na terenie gminy Bielsk, udało zrealizować się kilka ważnych inwestycji. Dla gminy Bielsk pod względem inwestycyjnym był to bardzo dobry rok. W sumie inwestycji na terenie gminy przeprowadziliśmy za około 6 milionów złotych, czyli gro robót wykonanych zostały w 2020. Między innymi remontowaliśmy, budowaliśmy drogi na terenie gminy. W Bielsku zakończyliśmy budowę ulic pierwszego etapu i rozpoczęliśmy etap drugi już jesienią ubiegłego roku. Na inwestycje drogowe wydaliśmy w 2020 roku około 4,5 miliona złotych. Z tego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 900 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego. To były duże też pieniądze i duża pomoc, bo dzięki tym środkom mogliśmy ogłosić przetarg na drugi etap, na część B budowy ulic w Bielsku i część tych robót już została zrealizowana. W ubiegłym roku zakończył się drugi etap prac na drodze w miejscowości Dziedzice. Przebudowano drogę Pęszyno-Umienino. Ponadto wykonano prace na drogach Leszczyn-Księży, Lubiejewo, Ciachcin-Nowy, Niszczyce, Niszczyce-Zangoty, a także w Bielsku na ulicach Tulipanowa i Glinki. Tu prace kosztowały prawie 500 000 złotych. Drogi to nie wszystko. Gmina przeprowadziła prace modernizacyjne świetlic wiejskich w Leszczynie Szlacheckim, Rudowie, w Ciachcinie i Niszczycach. Utwardzono plac przed świetlicą, a w Leszczynie Szlacheckim wyremontowano garaż remizy OSP. Tu część środków pochodziła z dofinansowania w ramach MIAS. Oprócz świetlic na terenie gminy, między innymi oświaty, budynki oświaty też były remontowane. Między innymi tutaj szkoła w Ciachcinie. Wydaliśmy około 200 tysięcy złotych na remont korytarza. Doprowadziliśmy do kultury. Dolny korytarz został jeszcze tylko i wyłącznie na górze, ale mam nadzieję, że w następnych latach i te roboty remontowe zostaną wykonane. Przy szkole podstawowej w Bielsku na boisku szkolnym za 145 tysięcy złotych powstała bieżnia lekkoatletyczna. Tu gmina otrzymała 100 tysięcy złotych dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach programu Zdalna Szkoła Plus zakupiono ponad 60 laptopów. Trafiły do szkół na terenie gminy. Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w ubiegłym roku była modernizacja przepompowni ścieków w Bielsku. Zaznacza wójt gminy. Ona była w bardzo złym stanie technicznym. Naprawdę były obawy, że w którymś momencie może być awaria i będzie problem nie tylko już dzisiaj dla mieszkańców Bielska, ale dla mieszkańców Zągot, Cekanowa, sieci kanalizacyjnej, którą żeśmy wcześniej pobudowali w roku 2019. To mamy już za sobą, przepompownia jest wyremontowana i mam nadzieję, że będzie nam służyła przez kolejne lata. Ta inwestycja kosztowała prawie 500 000 złotych, z czego połowa pochodziła z PROW 2014-20. W minionym roku oddano do użytku także żłobek. Klub Maluszek zapewnia opiekę 30 dzieciom. To inwestycja za ponad 1 200 000 złotych. Dofinansowanie wyniosło ponad 970 tysięcy złotych. Ponad 52 tysiące złotych udało się zebrać na terenie gminy Bielsk w ramach 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To rekord w gminie. Największe podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom, zaznacza wójt gminy. Pomysłowość wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze, była ogromna. Byli w Płocku, byli w Sierpcu, byli w Proboszczewicach, byli w ościennych gminach. Powiedzieli, że tam mniej wolontariuszy zagląda, wykorzystali okazję i tutaj w imieniu samorządu chciałbym im bardzo serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie. Zresztą oni zbierali kilka dni już wcześniej te środki finansowe. Dzisiaj są tego efekty i dzisiaj nie tylko organizatorowi pani Magdzie tutaj Woi chcę i całemu sztabowi serdecznie podziękować, ale głównie tym, którzy bezpośrednio w terenie zbierali pieniądze. Były to dzieci, ale również dzieci pod opieką nawet i rodziców, więc wszystkim serdecznie tutaj dziękuję. Do sukcesu przyczyniło się wiele osób. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, które się włączyły w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Bardzo dziękuję Urzędowi Gminy w Bielsku, Bibliotece Publicznej w Bielsku, Klubowi LKS Zryw Bielsk, Szkole Podstawowej w Bielsku, pozostałym jednostkom oświatowym na terenie całej gminy, Samorządowemu Przedszkolu w Bielsku, Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, jednostkom ochotniczych straży pożarnych na terenie całej gminy. Dziękuję również poszczególnym sołectwom, innym organizacjom pozarządowym, które również się włączyły, nie sposób jest wszystkich wymienić. Dziękuję także przedsiębiorcom z terenu naszej gminy, którzy zgodzili się, aby nasze zarejestrowane e-skarbony zostały umieszczone w ich sklepach. Dzięki temu klienci również tych sklepów mieli możliwość wsparcia 29 finału. Dziękuję także wszystkim darczyńcom, którzy przekazali różne przedmioty bądź też atrakcje na nasze licytacje, a w szczególności dziękuję tym, którzy tak aktywnie brali udział w tych licytacjach. Dodajmy, w tym roku WOŚP grał dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W 2020 roku gmina Bielsk otrzymała 50 tysięcy złotych na odbiór i utylizację płyt azbestowych od mieszkańców. Zebraliśmy blisko 131 ton wyrobów azbestowych z 37 gospodarstw domowych i rolnych z terenu gminy. Każdy, kto złożył wniosek, mógł z niego skorzystać. Oczywiście pod pewnymi warunkami były wnioski zaległe z poprzednich lat, gdzie nie doszło do realizacji, także nie wszystko udało nam się zrealizować. Całość zadania wyniosła 51 650 zł, z czego 1650 zł to był udział gminy Bielsk. W tym roku będziemy po raz kolejny aplikować o środki, ponieważ jest mnóstwo zaległych spraw do realizacji, mnóstwo dachów, które już zostały zdemontowane, także potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. Środki na ten cel gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.